Dobrze, czyli myślę, że możemy rozpocząć. Bardzo serdecznie Państwa witam na kolejnym spotkaniu Komitetu Wyborczego Wyborców Sojusz Obywatelski Grudziądz Maciej Glamowski. Tym razem spotykamy się z kandydatami na radnych w drugim okręgu. Chcielibyśmy Państwu powiedzieć o naszych zamierzeniach, projektach, które będziemy realizowali właśnie w tych dzielnicach, które wchodzą w skład okręgu numer 2. Mieliśmy dzisiaj się spotkać w takim symbolicznym miejscu na rondzie PPG, miejscu, gdzie w ostatnich latach zrealizowaliśmy duże inwestycje, między innymi łącznik między ulicą Rapackiego a ulicą Waryńskiego, właśnie to rondo PPG, ale jest to o tyle symboliczne miejsce, bo jest to praktycznie środek tego okręgu i tam też przewidziane są kolejne inwestycje i o tym za chwilę Państwu powiem. Po pierwsze, dalej będziemy kontynuowali rozbudowę ulicy Dworcowej. Fragment od zajezdni MZK w kierunku właśnie ronda PPG, to jest ten fragment, który jest naszym priorytetem. Dalej będziemy remontowali ulicę na Kuntersztynie. To jest, takie jest oczekiwanie mieszkańców. Konsekwentnie teraz realizujemy kolejne ulice. Przypomnę, że w tej kadencji zmodernizowaliśmy ulicę Ruchniewicza, Towarzystwa Jaszczurczego. Lada moment przystąpimy do ogłoszenia przetargu na modernizację ulicy Kunickiego i fragmentu ulicy Okrzei. Nieopodal powstaje praktycznie od podstaw ulica Wincentego Witosa, czyli łącznik pomiędzy ulicą Łyskowskiego a ulicą Karabinierów Piłsudskiego. Prace na tym pierwszym fragmencie są bardzo mocno zaawansowane. Powstaje tam rondo Damazego Klimka, a jeżeli chodzi o ten drugi odcinek, to już jesteśmy w procedurze przetargowej i mam nadzieję, że lada moment wyłonimy wykonawcę. Niezależnie od tych prac związanych z drogami, realizujemy budowę hali targowej dla hurtu spożywczego, które powstaje na terenie giełdy. Idąc dalej w kierunku Tuszewa, bo to też ten okręg, będziemy realizowali przebudowę ulicy Waryńskiego od ronda Maczka do nowo planowanego ronda przy zbiegu ulicy Waryńskiego i ulicy Droga Graniczna. To jest fragment, który jest pozbawiony deszczówki, fragment, który jest bardzo mocno zaniedbany tej ulicy. W tej chwili trwa przygotowanie dokumentacji technicznej. Także będzie modernizowana ulica Droga Graniczna właśnie od tego nowo projektowanego ronda w kierunku strefy przemysłowej. Tam powstanie też bezpieczna ścieżka pieszo-rowerowa, właśnie chodnik, tak aby dzieci mogły bezpiecznie dojść chociażby do szkoły, zlokalizowanej przy ulicy Waryńskiego. Zadbamy też o to, aby mieszkańcy Sadowa uniknęli w możliwie największym stopniu problemów społecznych związanych z budową szprych kolejowych. Ten przebieg jest tam planowany. Myślę, że on będzie tak poprowadzony, że będzie to w minimalny sposób ingerowało w zabudowę Sadowa. Dalej, idąc w kierunku jeszcze ulic osiedlowych, Tuszewo także wymaga dużych nakładów. Nie tylko ulica Waryńskiego, nie tylko ulica Droga Graniczna, to są takie kręgosłupy tej dzielnicy, ale będziemy też modernizowali ulice osiedlowe, tak jak ulica Przechodnia, ulica Droga Kurpioska, Bociania akurat została zmodernizowana nie tak dawno, ale wiele ulic na osiedlu Tuszewo wymaga remontów. Idąc w kierunku centrum, to kolejny ważny projekt to rozbudowa sieci tramwajowej w kierunku właśnie ronda PPG, modernizacja
innego fragmentu ulicy Dworcowej przy dworcu PKP. Tak jak Państwo wiecie, dworzec PKP podlega modernizacji, a przy dworcu powstanie węzeł przesiadkowy, który będzie realizowało miasto. Węzeł przesiadkowy autobusowo-tramwajowy. To będzie kolejny taki węzeł zlokalizowany w naszym mieście. Obsługa tego węzła będzie się odbywała w budynku modernizowanego dworca PKP. Nie tak dawno przeprowadziliśmy termomodernizację przedszkola przy ulicy Dworcowej. Będziemy budowali łącznik między ulicą Moniuszki a Centrum Kultury Teatr wraz z utworzeniem tam miejsc parkingowych. Ulica Fosza, Włodka, Dworcowa, Warszawska zyska rondo, bo w ramach właśnie modernizacji sieci tramwajowej tam projektujemy rondo, które myślę będzie lepszym rozwiązaniem niż dziś istniejące skrzyżowanie. Idąc w kierunku też centrum, bo ten okręg to również ścisła starówka. Oczywiście będziemy inwestowali dalej w nasze zabytki, będziemy modernizowali spichlerze, także dom Korzenieskich. Będziemy też starali się zapewnić więcej miejsc parkingowych w obrębie starówki. Taki parking planujemy utworzyć również na ulicy Rapackiego przy stadionie Olimpii. Idąc w dzielnicę tutaj bliżej tego miejsca, gdzie się znajdujemy, to modernizujemy parking na ulicy Sienkiewicza. Ta modernizacja zostanie zakończona do końca czerwca. Wielokrotnie już Państwu mówiłem, że zmienił się właściciel terenów po dawnych browarach. Jest to szansa, że ten teren także odzyska blask. Myślę, że w ciągu najbliższych miesięcy będzie pełna dokumentacja techniczna na przynajmniej fragment zabudowy terenów po dawnych zakładach mięsnych. Tam także radni podjęli stosowną uchwałę, która pozwala w tą tkankę wpuścić budownictwo mieszkaniowe. Zatem mamy w tym okręgu, który składa się z wielu dzielnic, mamy konkretne projekty do zrealizowania. Wiele rzeczy udało się już zrealizować, zarówno tych takich dużych infrastrukturalnych, jak i takich projektów bardzo ważnych z punktu widzenia poszczególnych osiedli. Mówię tutaj o drogach głównie osiedlowych, które jak wiemy od wielu, wielu lat nie były modernizowane, a jest taka kolosalna potrzeba i to będziemy robili w kolejnych latach. Teraz poproszę o zabranie głosu kandydatów, którzy kandydują z tego okręgu. Chciałbym tylko podkreślić, że to są osoby związane oczywiście z Grudziądzem, osoby reprezentujące różne środowiska, osoby często, które w tej dzielnicy, w tych poszczególnych osiedlach mieszkają od dziesiątków lat, niektórzy wręcz tutaj się urodzili. Ja też mam przyjemność kandydowania i być liderem listy właśnie z tej dzielnicy. To tutaj się wychowałem, tu jest mój dom rodzinny, to tutaj chodziłem do szkoły podstawowej numer 16, tą samą szkołę skończył mój syn. I jestem z tego dumny, że ponad 50 lat jestem mieszkańcem Kunterszczyna. Zatem proszę bardzo, wujka na liście, Przemysław Dekker. Dużo marzeń, dużo zamierzeń. Ktoś mógłby powiedzieć, że to, co przedstawił pan prezydent, to są jakieś wizje, jakieś fantasmagorie, ale nie, to nie są fantasmagorie, to są realne plany. Przez te ostatnie 5 lat pan prezydent, jego służby, cały samorząd udowodnił, że inwestycje, które są planowane, są realizowane. Chciałem Państwu pokazać, jak do niedawna jeszcze wyglądało przedszkole na ulicy Dworcowej. To jest jedna ze ścian, pęknięta. To jest elewacja odrapana, fatalna, szpetna, brzydka. Dzisiaj przedszkole już wygląda cudownie. Kończy się modernizacja tego przedszkola. Są ostatnie prace, malowanie. Ja bardzo się cieszę, że miałem swój skromny udział w modernizacji tego przedszkola.
W 2020 roku złożyłem petycję do Urzędu Miejskiego wraz z podpisami mieszkańców w celu właśnie wyremontowania tego przedszkola. Pan prezydent od początku obiecywał, że to przedszkole będzie zrobione. Lobbowaliśmy, przypominaliśmy, w końcu roboty ruszyły, są na ukończeniu. To przedszkole wreszcie wygląda tak, jak powinno wyglądać każde przedszkole w Grudziądzu. Także to zostało zrobione. Drugim priorytetem jest dopilnowanie z mojej strony, aby dworzec kolejowy, aby modernizacja dworca kolejowego przebiegała zgodnie z planem i aby tak zmodernizować ten dworzec, aby służył mieszkańcom. Ja od jakiegoś czasu prowadzę korespondencję z polskimi kolejami państwowymi w sprawie modernizacji dworca i w sprawie dalszego funkcjonowania sklepu, dyskontu spożywczego na tym dworcu. Z tej korespondencji wynika, że przynajmniej do drugiej połowy tego roku ten dyskont będzie funkcjonował do czasu rozpoczęcia modernizacji. Co po modernizacji? Zarówno wojewódzki konserwator zabytków, z którym też prowadzę korespondencję, mam to pismo, jak i inwestor nie widzą przeciwwskazań, żeby na tym dworcu dalej funkcjonował sklep, duży sklep spożywczy. Ja uważam, że to jest ważne, przynajmniej z dwóch powodów. Mieszkańcy się przyzwyczaili do tego, że jest tam sklep. Po drugie, funkcjonowanie sklepu ułatwi zagospodarowanie przestrzeni dworca. Doskonale państwo sobie zdają sprawę, jaki to jest wielki obiekt i jego zagospodarowanie musi być optymalne. Funkcjonowanie dyskontu spożywczego na pewno ułatwi zagospodarowanie tego dworca. Czyli tak, przedszkole, dworzec. Kolejnym celem są drogi. Oczywiście drogi, dużo zostało zrobione. Ulica Rapackiego, ulica Królewska, ale potrzeby w dalszym ciągu są. Pan prezydent wspomniał o przebudowie ulicy Dworcowej. Uważam też, że miasto powinno zacząć przygotowywać się do przebudowy ulicy Moniuszki wraz z łącznikiem do teatru, o którym wspomniał pan prezydent. Potrzebna też jest w moim przekonaniu modernizacja ulicy Wyzwolenia. To jest ulica osiedlowa, ale znajduje się przy niej kilkanaście bloków. Jest w fatalnym stanie i mieszkańcy liczą na to, że ta ulica też w przyszłej kadencji zostanie zrobiona. Tak jak pan prezydent powiedział, planów jest bardzo dużo, marzeń mamy bardzo dużo. Pewnie najbliższa pięciolatka nie wystarczy do tego, żeby te wszystkie plany zrealizować, ale po tej kadencji widać, że te inwestycje sukcesywnie są realizowane, także na osiedlu Kunterszyn, gdzie została odnowiona ulica Ruchniewicza. Jeśli państwo jechali ulicą Ruchniewicza, no to wygląda ona cudownie. Ja mam nadzieję, że wszystkie ulice na osiedlu Kunterszyn, czyli ulica Kasprzaka, ulica Władysława, ulica, inne ulice będą wyglądały tak jak Ruchniewicza. Trwa aktualizacja dokumentacji projektowej i plan jest taki, że sukcesywnie te ulice będą naprawiane. Dziękuję państwu bardzo. Szymon Rotwarski. Dobrze, szanowni państwo, od dziecka jestem mieszkańcem centrum miasta i tutaj z tym regionem między innymi wiąże swoją aktywność w, mam nadzieję, Radzie Miejskiej. Na pewno warto, żeby Starówka tętniła życiem, a wydarzenia kulturalne, które odbywają się na jej terenie, rozwijały się i rozszerzały swój zakres. Na pewno bardzo istotne, aby ta Starówka cały czas kulturowo żyła i cały czas była aktywna. Na pewno też priorytetem będzie dla mnie, aby na terenie centrum miasta powstał duży, nowoczesny plac zabaw dla dzieci. Ten temat bardzo często podnoszony jest podczas rozmów z mieszkańcami. Tego po prostu brakuje, też brakuje na mapie inwestycyjnej miasta, ale mam nadzieję, że coś się zmieni i głos osoby młodej, posiadającej dziecko, będzie również ważnym ogniwem tej Rady Miejskiej. Zdaję sobie również sprawę z tego, że nasz okręg wyborczy to nie tylko centrum miasta, to także osiedle Tuszewo, Sadowo, osiedle Kunterszyn, osiedle Wyzwolenia. Jest też nowo powstałe osiedle na ulicy Rapackiego. Ich potrzeby również są dla nas bardzo istotne. Osiedle Rapackiego, ten teren też na pewno będzie na pewno mocno się w najbliższym czasie rozwijał. Na pewno też pomoże w tym planowana inwestycja odnośnie rozbudowy sieci tramwajowej, między innymi w tym obszarze naszego miasta. Szanowni państwo, na pewno
nasz okręg wyborczy stawia na rozwój i na budowę nowych ulic, nowych łączników, remonty ulic, bo tego oczekują od nas mieszkańcy. Ten priorytet remontów osiedlowych ulic na pewno jest dla nas najistotniejszy, bo tak jak wspominałem, mieszkańcy bardzo często o tym wspominają. Z takiej mojej osobistej perspektywy też bardzo się cieszę, że centrum miasta również jest w planach, jeśli chodzi o remonty. Ulica Kosynierów Gdyńskich też na pewno bardzo cieszę się, że doczeka się remontu. Mam nadzieję, że będzie on przeprowadzony na całej jej długości. Dziękuję. Ja mieszkam od 30 lat na ulicy Wilsona, to jest osiedle Wyzwolenia. Pracuję w szkole podstawowej numer 12, również na tym osiedlu. Nie jestem politykiem, jestem i będę społecznikiem. Aktywizuję społeczność, która znajduje się na naszym osiedlu, integruję. Złożyłam projekt w ramach GBO. To jest kolejna inwestycja u nas w szkole na naszym boisku, która będzie aktywizować sportowo naszych mieszkańców naszego osiedla, ale też i mieszkańców Grudziądza. Jestem pedagogiem. Pracując jako pedagog wspieram dzieci, wspomagam ich, wzmacniam w tych trudnych, w tym trudnym czasie, w którym przyszło im żyć. Ja jestem bardzo zadowolona, gdy dziecko jest radosne, uśmiechnięte, a rodzic jest zadowolony. Wtedy jest to dla nas wspólny sukces. Rzeczywistość osób niepełnosprawnych jest dla mnie bardzo ważna. U nas w szkole są klasy terapeutyczne, pracuję z uczniami z niepełnosprawnościami. Opiekuję się także bratem od 11 lat, pomagam mamie, ponieważ no, od 11 lat jest osobą z niepełnosprawnością po wypadku. Bardzo wspieram tutaj naszego pana prezydenta. Nasz Grudziądz, nasze miasto jest bardzo piękne. Chciałabym je po prostu jeszcze stworzyć, żeby było lepsze i jakieś radośniejsze dla, no, dla naszego życia. Dzień dobry Państwu, Celina Kuźmak. Z racji moich osobistych doświadczeń z osobami niepełnosprawnymi, proszę Państwa, bardzo cieszę się, że powstanie skwer dla dzieci z niepełnosprawnością przy ulicy Kosynierów Gdyńskich. Mamy projekt na to. Mamy projekt. I pozyskaliśmy też teren. Tak, tak. Druga sprawa, która leży mi bardzo na sercu, sprawa dotycząca zwierząt wolnożyjących w Grudziądzu. Jestem wolontariuszką, jestem społecznikiem, dokarmiam zwierzęta na ogrodach działkowych przy ulicy Łyskowskiego. Wiem, że takich osób, które dokarmiają i los zwierząt dla nich jest bardzo ważny, jest wielu w Grudziądzu. Ale światełkiem w tunelu jest program, który powstał w tym roku. Program Cztery Łapy Grudziądza. To jest program, który pozwala nam na sterylizację, na leczenie zwierząt, na to, żebyśmy mogli im pomagać. Liczę na to i jestem tego pewna, że Grudziądz kiedyś będzie przykładem dla innych miast, jak traktuje się zwierzęta. Proszę Państwa, tak na koniec. Zwierzęta w naszym życiu nie pojawiają się przypadkowo. Są po to, żebyśmy stawali się lepsi. Dziękuję. Dzień dobry. Panie prezydencie, nie jestem urodzoną Grudziądzanką, ale żyję tu ponad 50 lat. Czyli mogę krótko powiedzieć, że już jestem rodowitą Grudziądzanką, zważywszy na właśnie te ponad 50 lat. Mieszkam co prawda na ulicy Halera, ale całe moje życie zawodowe skupiało się w centrum miasta. I oczywiście najważniejszą sferą dla mnie to jest, była, jest i będzie kultura, a jednocześnie działalność społeczna, która jest mi bardzo bliska. Jestem zwolenniczką
komunikacji, ale nie takiej, jak pan prezydent powiedział, drogowej, ulice, chodniki, ale jest to komunikacja międzyludzka. Jestem przedstawicielką tej niezwykłej, dosyć dużej już grupy senioralnej i chciałabym, aby ta komunikacja międzypokoleniowa rozwijała się, bo ona już jest i trzeba ją pielęgnować i kontynuować w najbliższej przyszłości. Takim ważnym punktem, oprócz trzech instytucji ważnych kultury, jak teatr, muzeum i biblioteka, powstaje mnóstwo różnych małych, fajnych, osiedlowych klubów, stowarzyszeń, kół, związków, a tych najważniejszych zadań, które są przede mną, to uaktywnienie seniorów, uaktywnienie mieszkańców właśnie naszego tutaj okręgu poprzez aktywizowanie i nagłaśnianie niezwykłego miejsca, które powstało. Bo pan prezydent wspomniał o tym, że dbamy o zabytki w Grudziądzu i ja się z tego bardzo cieszę. Trzeba dbać o naszą przeszłość materialną, ale chciałabym tutaj mocno podkreślić ważny punkt, jakim jest Spichlerz 57. Jest to instytucja, która jest nie tylko po to, żeby sobie spędzić tam miły czas, usiąść na tarasie i wypić dobrą kawę i zjeść dobre ciasto, ale również są tam osoby, które mogą w sposób profesjonalny aktywizować wszystkich tych, którzy są aktywni w małych społecznościach, w małych grupach, a mogą się rozwijać i czynić dobro dla pozostałych mieszkańców Grudziądza, zwłaszcza, że centrum miasta nie jest łatwym miejscem do realizowania właśnie tych działań kulturalnych. A tak naprawdę to jestem osobą, która kocha zwierzęta, kocha zieleń. Cieszę się bardzo, że w ostatniej kadencji było bardzo dużo nasadzeń, dużo krzewów. Mamy niezwykłe miejsca, gdzie możemy usiąść i odpocząć się na ławce. Mamy przepiękny park miejski, który zachęca do odwiedzania na przykład miejsca, w których przepiękne róże rosną i kwitną. Także rozkwita miasto. Ja chcę, żeby seniorzy rozkwitali i żeby korzystali z tego, co ja będę proponować, a proponuję współpracę i bezpośredni kontakt w tworzeniu małych grup, małych ojczyzn na określonych ziemiach. Szanowni Państwo, już wiele zostało powiedziane. Ja jako lekarz, który od wielu lat opiekuje się pacjentami w szpitalu i w przychodni, zdaję sobie sprawę, jak trudny jest kontakt i jak ważny między pacjentem a lekarzem. Chcę otoczyć opieką nie tylko pacjentów, ale wszystkich mieszkańców naszego miasta. Zdrowie to nie tylko leczenie chorób, to profilaktyka i edukacja zdrowotna. Dlatego chciałabym dążyć do rozwoju służby zdrowia, aby nasze społeczeństwo, nasza społeczność grudziądzka czuła się bezpieczna i miała zapewnioną jak najlepszą opiekę medyczną. Uważam, że Grudziądz ma szansę zostać nowoczesnym ośrodkiem zdrowotnym, abyśmy pozyskiwali środki na rozwój nowych, młodych kadr medycznych. Marzę o tym, aby Grudziądz stał się miejscem, gdzie nie tylko leczymy choroby, ale przede wszystkim dbamy o profilaktykę.